Gość specjalny, senator Wiesław Kilian, złożył wszystkim sołtysom gminy Świdnica serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Senator zaznaczył też, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się rola sołtysa i jak zyskuje ona na znaczeniu. Wszyscy wiemy, jak poważną funkcją staje się funkcja sołtysa. Coraz częściej w naszym prawodawstwie chcielibyśmy kierować, żeby ta władza była jak najbliżej człowieka i jest ten kontakt między właśnie wójtem, czy burmistrzem, a sołtysem, który pozwala lepiej zarządzać finansami i lepiej zarządzać gminą. Ważnym punktem Narady Sołtysów była informacja w zakresie prawnego obowiązku wpisu do rejestru zakładów i gospodarstw rolnych podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 2010 roku jest obowiązek rejestracji wszystkich producentów produkcji pierwotnej, czyli głównie rolników, którzy swoje płody oddają, sprzedają, przekazują do bezpośredniego spożycia, do rejestracji. Tak? Są wnioski o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej. Także oprócz tego, że rolnicy są nadzorowani już przez szereg innych instytucji, no to jeszcze inspekcja sanitarna też została tutaj jakby dodatkowo włożona w te tryby. No i niestety jesteśmy zmuszeni do tego, aby też egzekwować tak od rolników, pomimo ogromu jakby tych wszystkich zajęć, które i tak na co dzień mają, tak i tej papierologii, to my jeszcze dodatkowo tutaj, no niestety ze swojej strony będziemy musieli wymagać tutaj tych wpisów. Naradę sołtysów uzupełniło przedstawienie oferty naboru do zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie, przedstawienie oferty Banku Gospodarki Żywnościowej w Świdnicy i przebieg oraz organizacja prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych.